Witam. Dzisiaj zrecenzuję taką grę, co się nazywa Nostein. W tej grze wcielasz się w postać kurczaka. Chodzi o to, żeby zabijać te kwiatki i strzelać z kuszy. No i kurde, nie wiem czemu, ale ten głupi kurczak bije z nóg. O, zaraz, trochę już tu, chyba 2 godziny tutaj siedziałem, ale wyekspiłem ten trzeci level w końcu. Dobra. Idziemy, opowiem wam trochę o tej magicznej grze. A więc jak powiedziałem, wcielamy się w postać kurczaka. Tu są, ta gra jest dla mango zjebów, bo taka ma grafika. Tak jak w ogóle jakieś, ja nie mogę, jakieś erotyczne postacie pobudzają moją, ten, o wow, ale seksowny wojownik, ja cię smorę. O, a więc w tej grze chodzi o to, żeby dobić 35 level i od tego levela możesz kupować już tak zwane nos dolary. I w nich możesz kupować tutaj taką panią, co wygląda jak Ari z Le Ague of Legends. No, i tutaj, jak ją kupisz, to tutaj są dodatki i tu pisze karty. I z tymi kartami gra się potem. Tak jakby się w realu nie można było pograć w pokera, tylko przez internet. Jakie to beznadziejna gra. Celem tej gry jest zabicie bossa, który jest na pierwszym miejscu w rankingu, czyli Knajci. I ten, tutaj jacyś, wow, jakie on ma piękne skrzydła, muszę mu coś napisać. Wowy, ale macie duże levele. O, macie duże levele. No i ten, i w tej grze to tak jest jak jak to się nazywa, tak, w trawianie, że jak zabijesz tego potwora, knajcika, to potem usuwa ci się postać i znowu jesteś kurczakiem. Od początku i przechodzisz dużo transformacji, bo takiego grubasa na przykład i takiego konia, bo jestem kurczakiem, bo mam niski level jeszcze, ale potem myślę, że też tak będę wyglądał po długim czasie gry. Tutaj ten, tutaj mamy ten krąg czasu, tutaj właśnie za tymi drzwiami kryje się właśnie ten idiota knajcik, na którego musimy ciągle kampić i musimy go w końcu kiedyś zabić, nie? I ten Titus Trip mówi, to jest krąg czasu, przenosimy się w czasie, kiedy knajcik jeszcze miał małe level i wtedy mamy szansę go naprawdę zabić. Tu w ogóle są bardzo niecenzuralne niki, na przykład spity. W języku greckim oznacza to po prostu kurwa. Tutaj na przykład masz fapfaper, no Boże. No chyba nikt się nie domyśla, co to może znaczyć. O, empty eyes, puste oczy, bo w ogóle straszny nik, jak ja sobie coś... O, popatrzcie, suicide to po angielsku znaczy samobójstwo. I w ogóle widzicie, jakie to mieciu żul. Promuje alkoholizm w tej grze, no nie mogę. Nie mogę. Idziemy dalej. Gdzie tu znajdziemy jakąś bardziej gównianą. Enjoy, czyli lubić seks. Nie, po prostu ja tak nie mogę się patrzeć na tą grę. W ogóle piję pizzę. W ogóle to widzicie, to jest przeciwko prawom fizyki w prawie ciążenia Newtona. To jest piję pizzę, rozumiecie? To jest... Nie. Nie mogę, nie mam komentarza co do tej żałosnej gry. Sebinator, Terminator. A Terminator co robił? Zabijał! Idioci to normalnie. Guccio. Nawet nie umie pisać normalnie, tylko jakieś gówna musi sobie pomiędzy każdą literę wpisać, bo się musi dowartościować. Idioci. Właśnie, powiem coś o takiej fan, której cała gra nie lubi. Nazywa się Leviathans. Leviathans i Sanguinarius. No, i Sanguinarius to są takie cioty. Widzicie? Ona też się nie... Ten, przybliżę. Patrzcie, jaka idiotka sobie dała tutaj, żeby się dowartościować takie znaczki. I jakby normalnie Sue nie umiała napisać. O to jakieś... Patrzcie, o nie, to już typowy przykład homoseksualizmu. W sumie ja to lubię. No, a tęczowe misie, co to ma znaczyć? Ja nie rozumiem tego. Tęczowe misie to jest propaganda gejowska. Patrzcie, sinners, grzesznicy po angielsku. Jeszcze tęcza, znowu pedalski znak, ja tego nie rozumiem. Idealny, po prostu musi się dowartościować, dać sobie idealną gwiazdkę po niku. Po prostu taka gra jest żałosna. I tutaj, w tej grze, dostajesz takie spedalone znaczki. Na przykład, jak jesteś wojownikiem, to dostajesz miecza, jak jesteś magiem, dostajesz gwiazdkę. Jak jesteś łucznikiem, to dostajesz taki ciastko wielkanocne, bożonarodzeniowe. I to pokazuje, że jesteś łucznikiem, bumerang, rozumiecie? 50 groszy tu idzie. A to jakie, o nie, to jest nuda, ha, rozumiecie, nuda. I w ogóle, popatrzcie, to teraz główna część tej gry. Tutaj są takie postacie. Ta postać jest prostytutką, ten prowadzi dom publiczny, a ta się sprzedaje za jabłka w tej grze. I tu jakieś grubasy czekają w kolejce, żeby z nią się seksować, a ta jest dla nich za droga i wolą iść do tej. A ten, widzicie, tutaj jakąś wiagrę robi, czekajcie, zaraz coś tu mu wybuchnie. O, on idzie do niego chyba, o, widać, że pedał, chyba będzie z nim uprawiał usek. O, znowu, ja cię smolę, nie, ja w ogóle, ja stąd idę. A więc ogólna ocena tej gry to jest tak, no, z 3 na 10, nudna jest, jesteś ciągle kurczakiem, zjarany Zbysio, promocja marihuany, idioci tylko po prostu w to grają, narkomani, alkoholicy i inne heteroseksualni idioci. Dziękuję, ta gra jest idiotyczna, do widzenia.